Siemanko, jestem Jacek16, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gier IO. Dzisiaj zagram oczywiście kolejny raz w Paper Yacht, ale tym razem jest to część druga, moi drodzy. Jeszcze na początku pokazuję wam, czym się różni pierwsza część od drugiej. Mianowicie tym, że tutaj mamy tę kostkę w takim jakby bardziej 3D. Też mamy dostępne skiny, może dostępny ten dolar, który mieliśmy w poprzedniej części. Ale nie wiem. No tak, jest najlepszy wynik. Zobaczmy ustawienia. Rację. Czego służy to ustawienie? Klikam i nic się nie dzieje. Wibracje, wibracje. Nie potrzebujemy, więc lecimy, moi drodzy. No, o, tutaj się dopiero różni. Patrzcie, jakie fajne sterowanie. To jest takie... O, już mnie ktoś zabił. No, niestety... no, czasami się zdarza. Nawet 1% nie miałem mapy. I te reklamy, znaczy reklamę tej gry widziałem właśnie czasami, jak w coś grałem. I to jest fajniejsze, to nie ma właśnie, znaczy nie ma tego, że jakieś te kwadraciki, tylko właśnie, że możemy tak dobrać. I mamy tutaj trzy miejsca. No i rzecz, no nie mogę w niego wejść. Właśnie to jest czasami słabe w tych grach, i o. Wystarczy raz skręcić, tak wiecie, o. I ten kwadracik. Dawaj. Trzeba naprawdę dużo tego pola zająć, żeby mieć te... Chociaż te 2%. Ja jestem już szósty, piąty już jestem. No, powiem wam, że ta druga część wypada lepiej i mamy ją w pionie, a nie w poziomie. I pewnie jak dotkniemy boku mapy, to giniemy. I widzę chyba tam pierwszego z top 3, a mianowicie czerwonego widziałem. Kurde, widzicie, no niestety wszedłem w jasną linię i umarłem. Myślałem, że on mnie zaraz dopadnie, a więc chciałem uciec. Reklamy niestety są, reklama AliExpress. To w miarę spoko reklama. No, muszę mieć 10% mapy, żeby zdobyć jakieś skiny. Albo po prostu 100% ze wszystkich gier. To by miało sens. Także, moi drodzy, lecimy. Gdzie tutaj? O, prawie cię zabiłem, ale niestety uciekłeś. Dobra. Kolejne zabójstwo. No, to się nazywa zabójstwo.
No, to był koleżka, no, z trzeciego miejsca. Ciebie zabijemy, bo to nam tutaj chciałeś wlecieć. Ktoś ma fajny skin tej drogi, asfaltu. Też chcę taki skin. No, zabiłem koleżkę. No. Moi drodzy, mam jeszcze w planach, znaczy w planach mam na razie zatrzymać jakby nagrywanie gier IO po to, żeby spróbować jeszcze na chwilę Good Pizza, Great Pizza, żeby sprawdzić, czy jakoś ten odcinek wyjdzie, czy ta fabuła jakoś tam się ruszyła, bo jak na razie to tam tylko robiliśmy pizza. Wiecie, że to jest, no to była gra fabularna. Jeżeli nic się tam nie zmieniło, no to nie będę już raczej nagrywać. Fajnie się tak. O, ktoś go zabił, a ja go chciałem dopaść. No, myślę, że uda mi się tutaj zdziałać coś, bo mi niestety wleciał. Prawie 4% mapy. Całkiem nieźle. Jest tu reklama, a jest tu wyłączyć, żeby reklamę. Nie, ja muszę to ze 10% mapy jednak zebrać w jednej grze. Także jeżeli mam może spróbujmy zdobyć te 10%. No zawsze musi się mi ktoś wpieprzyć tam, gdzie ja akurat muszę coś robić. Właśnie nienawidzę tego czasami w grach IO, że wyjdziecie chociaż trochę. O, patrzcie, to jest gościu z drugiego miejsca. Znowu w swoją linię wszedłem. Nie dzięki, ale to trzeba w ogóle tych. No, teraz to już w ogóle tego koleżki nie widzę, ale widzę fioletowego, dobra. Robię sobie takie przejście powoli do innych. Jest. Załatwiłem go. Może nie miał nic za bardzo, ale. Ja to potrzebuję terenu i to dużo. Jest. Ale to nie był z trzeciego miejsca. Będę tego dookoła jeździć mapy mojej. Aż w końcu nie przejmę całego tutaj terenu. Jak na razie jest dobrze. Nie wiem, co się stało, że zginęłem. Przecież byłem na własnym terenie.
to ja w niego wszedłem na swoim terenie, więc on powinien zginąć. Te gry naprawdę potrafią czasami zadziwić. Dobra, spróbujmy ostatnią próbę. Mamy 10 minut filmu już. Sobie to wypadałoby nie, czasami robić dłuższe filmy z tych gier, bo czasami robię 8 minut, 9 minut i to jest takie irytujące, że potem już wiecie, nagrywam jakąś grę, która jest popularna, a potem jej już nie nagrywam i tak wiecie, tylko jednoodcinkowa. Znaczy, robię tak z niektórymi grami, które są takie średnio fajne. Bo akurat trzeba, bo to czasami tak, inaczej kryją, są fajne czasami, fajne pomysły ludzie mają, ale czasami te gry nie są zbyt fajne, bo jest gra z botami. Ja nie lubię gier z botami, bo to z botami łatwo można wygrać. Zawsze nowy gracz, który się pojawia, próbuje atakować mój teren, od razu wchodzi, no i umiera. O. Już mam 4 zabójstwa. Jest coś takiego tutaj w tej grze, że jeżeli ktoś sobie zagarnia teren i wy w tym momencie wlecicie mu w linię i on na przykład uda mu się uciec, to teren, który on próbował zająć, znika. Widzicie? Ten teren zniknął akurat, jak mu wjechałem w linię. No tak. W własną linię wleciałem. Dobra, jeszcze jedna próba. O co tu chodzi? Co to się włączyło w ogóle? Pseudonim. No i dobra, teraz spróbujemy grać w taki sposób, że zagarniamy większe tereny. Już mamy sporo. O, no nie udało się niestety. Czerwony mi wleciał. Ale 4% równo uzbierałem, także jest dobrze. Tutaj 10% uzbierać w takiej grze to jest niemożliwe do wykonania, ale sprawdźmy tam skiny, czy się tam jakieś. Uzbierałem 4%, to sobie pojawia się 3,99. Nie wiem o co chodzi. Graj jeden dzień. Aha. A, graj jeden dzień pewnie. Nie wiem o co chodzi, o to 3 dni pod rząd. Kill ten player in game. Zabij 10 graczy w grze. To jest jakiś samolocik. Tutaj kaczkę będziemy mieć. Kill the king. Zabij króla. W poprzedniej grze było łatwiej zabijać króla, bo tam nie można było właśnie szybciej, znaczy nie szybciej, tylko to było bardziej kwadratowe, więc żeby kogoś dopaść, to było no, lepiej, a tutaj mamy właśnie jakby to tak bardziej
w 3D. No. Także tam było lepiej zabić. Ale ta gra druga wypada chyba lepiej. Bo tak, trudniej jest na pewno zagarnąć teren. Trudniej jest bronić tego terenu. No i co ciekawe, można zginąć na własnym terenie. Nie wiem, co tam się stało, czy po prostu ja kawałkiem wyszedłem poza swój teren. Możliwe. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. A, jeszcze w ogóle tutaj trudniej jest zdobywać teren, bo mapa jest o wiele większa i żeby zdobyć na przykład 10% trzeba naprawdę długo grać. Także zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, do dawania łapeczki w górę, komentowania, udostępnienia. Na razie i cześć. Hej, hej, do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej. Oczywiście zapraszam Was na poprzednie filmy i na następne.